Państwa serdecznie w drugiej części saloniku politycznego Telewizji Republika, w którym to saloniku goszczą, przypomnę, Mariusz Gierej, Karol Gac i Łukasz Warzecha. Nie tylko te ruchy wewnątrz rządu personalne są trudne do śledzenia, bo tego jest dużo, również ruchy gospodarcze, ja przyznam, że troszkę już nie nadążam. Po ile jest ten prąd ostatecznie, jakie są te kwoty dla kogo, bo to najpierw miało być, że do 2000 kW, teraz jest... Kilowatogodzin. Kilowatogodzin, przepraszam, oczywiście. Teraz jest, że to raczej nie liczba kilowatogodzin, tylko status odbiorcy. Tak? Czy to jest odbiorca taki nie, limit, społeczny, nie, ważny czy nieważny? Nie, to już pogubiłem się, jeszcze tam jakiś podatek od ponadnormatywnych zysków wrócił, nie, chyba teraz w... Nie, być cena bardzo... regulowana prądu jeszcze. Cena regulowana. Z tym, że ta cena regulowana ma dotyczyć, jak zrozumiałem, przedsiębiorców. Przedsiębiorców, tak. No i oczywiście do tego limitu, ale limit zostaje dla indywidualnych odbiorców. Natomiast to, co chyba jest ważne, no to jest to, że rząd jednak, i tu się zastanawiam, prawdę mówiąc, nad przyczynami, że rząd jednak postanowił rozszerzyć preferencyjne warunki, jeżeli chodzi o prąd, na mikro, małych i średnich przedsiębiorców, tylko duzi pozostają poza tym. No, to znaczy tak, mam ambiwalentne odczucia, bo z jednej strony w ogóle to, że prąd jest w ten sposób regulowany, to w ogóle można tutaj się zastanawiać nad taką tak mocną regulacją, ale też pamiętajmy, że jeżeli chodzi o indywidualnych odbiorców, to zawsze taryfy zatwierdzało URE i tak jeszcze przez jakiś czas będzie. Problem mieli przedsiębiorcy. No i tutaj jak się zaczniemy zastanawiać nad samym mechanizmem wzrostu tych cen, to być może ta interwencja państwa nie jest taka głupia rzeczywiście, bo już pomijam to, że ona naprawdę może uratować wielu przedsiębiorców, ale przecież no jednak prąd sprzedają głównie spółki państwowe, w tym sensie, że udział Skarbu Państwa w nich jest decydujący. No więc ten wzrost radykalny cen prądu budził zastrzeżenia i powodował pytania, zwłaszcza właśnie, że to spółki państwowe. Więc ja bym tutaj... Ale trzeba jakoś zdobyć pieniądze, żeby państwo miało z czego zrekompensować wzrost kosztów cen prądu. Takie często była, taka hipoteza się pojawiała. Natomiast teraz ten limit, który ma dotyczyć dużej części przedsiębiorców, i to zdaje się, że premier już mówi nawet chyba o 100% rachunku, z tego co pamiętam, bo początkowo to tam miał być 80%, ale nie, bo Komisja Europejska, tak mi się wydaje, nie jestem na 100% pewien, ale chyba już jest mowa teraz o całym rachunku. No i plus jeszcze, o to jest bardzo ważne, plus jeszcze regulowana cena od początku przyszłego roku dla samorządów. I to jest bardzo istotne, bo przecież to jest pewnego rodzaju, no jednak gest wobec wszystkich samorządowców, wśród których jest wielu PiS-owi nieprzychylnych, więc teraz zresztą, jakbyśmy się... Seria spotkań premiera z samorządowcami. Tak, z Rafałem Trzaskowskim. Rafałem Trzaskowskim, Jackiem Karnowskim. Więc teraz jakbyśmy się zaczęli zastanawiać, skąd to się wzięło, no to ja na szybko widzę właściwie tylko jedną odpowiedź. To znaczy, sytuacja jest tak zła gospodarczo, że trzeba było wyjść już poza swoją bańkę i bańkę swoich wyborców, żeby naprawdę pomóc przedsiębiorcom i samorządom, żeby to się wszystko nie zawaliło. W interesie wszystkich, no ale w interesie również rządu i pana premiera. I chyba taka jest odpowiedź. Ale tą tezę może potwierdzać, że dane, które spływają, to znaczy po pierwsze bardzo duże załamanie importu na przykład z Chin. Bardzo duży wzrost upadłości wśród przedsiębiorców. Ale to są takie pomruki, wiesz, jakby zresztą w wypadku Chin, to tak, przypominam, że załamanie eksportu Chin spowodowane zatkaniem polityką covidową chińskich portów. Znaczy, generalnie rzecz biorąc, w ogóle generalnie logistyka, indeks logistyki spada bardzo mocno i to jest... Ale to takie jest czynnik... generalne makroekonomiczne dane są zaskakująco dobre cały czas. Dane, przepraszam, się nie zmieniają natychmiast. To jest dlatego mówię siła inercji. O pomrukach zwiastujących burzę, a nie o samej burzy. No. Poziom aktywności logistyki jest wskaźnikiem wyprzedzającym koniunkturę.
Czyli krótko mówiąc, i poziom, przepraszam, optymizmu też jeszcze i przedsiębiorców, optymizmu, konsumentów. Tak, ale logistyka absolutnie wskazuje, czyli jak dużo firmy transportują, absolutnie wskazuje na ich aktywność gospodarczą. I bardzo wielu analityków tym się głównie kieruje przy jakichś prognozach, więc być może rząd faktycznie patrząc na to, co się dzieje w logistyce przykładowo, uznał, że no, dzieje się niedobrze. Ten ruch wydaje się jakiś sensowny, natomiast jest jeden problem, na który wskazują fachowcy zajmujący się rynkiem energii. Od razu mówię, nie jestem fachowcem w tej dziedzinie. Jest, proszę go nie słuchać, to... wszyscy jesteśmy fachowcami w każdej dziedzinie, na której się wypowiadamy. Ale... Sposób liczenia cen na rynku energetyki jest bardzo skomplikowane. I to nie są te proste żarówki, które się tam pojawiają, prawda? Ale to wszystko wpada, ten prąd produkowany wpada z różnych źródeł do jednego worka. Jest to wszystko mieszane. W końcu wychodzi jakaś cena. I w tym momencie, jeżeli mamy bardzo drogi prąd z gazu na przykład, tak, no to automatycznie bije to w pozostałe źródła energii, które rekompensują ten astronomicznie drogi cen. A tutaj gazowy. Bardzo dobrze, że o tym powiedziałeś, bo jak sobie przypomnimy, że mamy w Polsce czasem sytuacje takie jak awaria na przykład bloku jednego czy drugiego w Jaworznie, to z całą pewnością my musimy dokupywać prąd skądinąd, czyli z zagranicy, a tam bardzo często jest produkowany z gazu. Dokładnie właśnie o tym mówię, więc to też ma znaczenie. Oczywiście, ale jeszcze pamiętajmy, że te regulacje związane z cenami prądu są regulacjami unijnymi, prawda? W dużej części. W dużej części, nie wszystko. Więc krótko mówiąc, ta sytuacja na rynku europejskim dotycząca prądu ma wpływ na ceny też w Polsce. Więc jak te zmiany nasze tutaj lokalnie robione przez rząd wpłyną generalnie na ten rynek energii, nie wiem, nie wypowiem się, ale może być różnie. No to jest oczywiście, że tu jest szereg czynników, które wpływają na cenę, to jest jasne. Chociażby system ETS-u, o którym mówi rząd, ale nie tylko. Ale spadły ceny uprawnień ostatnio na szczęście trochę spadły. To prawda, ale zmierzam do tego, że oczywiście różne rządy przyjmują różne myśli i działania, jeśli chodzi o pomoc czy społeczeństwom, czy przedsiębiorcom. No przecież Niemcy, które tak bardzo teraz są krytykowane, za co? Za to, że blokują porozumienie, jeśli chodzi o tą cenę gazu maksymalną, a jednocześnie same chcą wpompować 200 miliardów euro w swoją gospodarkę, czym kraje południa są oburzone, bo stwierdzą, że to zachwieje wspólnym rynkiem. Ale wracając do naszej sytuacji, znaczy to, że sytuacja jest trudna i będzie trudna, to jest jakby jasne i to jest oczywiste. Ja myślę, że rząd zdaje sobie z tego sprawę, że wychodzi z założenia, że jeżeli nic nie zrobi, no to przecież tak skokowych wzrostów opłat za prąd, za ciepło, za to wszystko nie wytrzyma żaden przedsiębiorca, czy zdecydowana większość przedsiębiorców, ale oczywiście w dalszym szeregu to się przełoży na społeczeństwo. Stąd moim zdaniem rząd po prostu musiał zareagować, tak jak musiał zareagować w przypadku kwestii węgla. Ja cieszę się, że jak rozumiem na razie deklaratywnie, ale zostało wypracowane jakieś porozumienie, czy jakiś mechanizm, który zobaczymy jak się ostanie na poziomie legislacyjnym, ale samorządowcy, także ci mocno krytykujący rząd, dają takie sygnały mówiące o tym, że jest to krok w dobrą stronę, że rzeczywiście to gdzieś tam może zadziała, zobaczymy, ale to jest jakby sprawa szersza. No, rząd też oczywiście zarządza państwem, no, nie może działać tylko jak przedsiębiorstwo, patrzeć tylko na zyski, stąd moim zdaniem zrozumiałe jest, że podejmuje jakieś działania, jeśli chodzi o cenę prądu. I tutaj rzeczywiście jest kilka rzeczy, no bo to, o czym rozmawialiśmy, czyli te limity dla odbiorców indywidualnych, to jest jakby jedna kwestia. Dwa, wyciągnięcie ręki, czy pomoc przedsiębiorcom, to też jest normalne, bo zaraz byśmy mieli setki, tysiące artykułów o tym, że, nie wiem, piekarnia nie produkuje, czy zbankrutowały, że cukiernie i szereg branż, szereg przedsiębiorstw. To akurat gaz to trochę. Codziennie, też, ale... codziennie czołówka faktów TVN-u. To jest, jeżdżę od jednej miejscowości do drugiej, a tu w Rybcinie właśnie piekarnia, szewc się zamknął, bo tak jest. Dostał za dużo. Ale z gazem przecież też tak było, pamiętamy. Podejrzewam, że patrząc na liczbę bankructw, statystykę roczną, to codziennie można by robić taki dziennik bez względu na koniunkturę. To Rafale, nie masz racji. W każdym miasteczku. Nie masz racji.
relacji są ludzie, którzy robią bardzo pracowicie kwerendy mediów społecznościowych pod tym kątem i widać, że padają firmy, które przetrwały COVID i które działały od 10-20 lat. To jest jednak zupełnie co innego niż do tej pory. Dobrze, w porządku, ale ja też przepraszam, bo W zasadzie zmierzam do tego, że ja na razie pozytywnie oceniam te działania, ale moim zdaniem rząd tutaj po prostu nie miał innej drogi. Już pomijam kampanię i rok wyborczy, w którym już jesteśmy, ale wydaje się, że to jest trend na poziomie europejskim, no że po prostu każdy rząd stara się w jakiś sposób zadziałać. Ten rok wyborczy, zresztą no, jesteśmy od spraw krajowych tutaj, że nie chcę brnąć, ale tylko ograniczę się do zwrócenia państwa uwagi i panów też na to, że ta cała akcja wykonywana przez Niemców, to właściwie rację mają kraje południa, mówiąc, że to jest niwoczenie wolnego rynku. Oczywiście, że tak. To jest rozpinanie Unii Europejskiej, czy jakby rozpinanie podstaw Unii Europejskiej. Z jednej strony Niemcy dotują swoją gospodarkę i powiadają, tak jak kiedyś te wielkie banki w 2008, że oni są zbyt wielcy, żeby upaść. To znaczy minister Haberbach powiedział otwarcie, że no, Niemcy muszą się złamać te zasady wspólnego rynku i się dodotować, bo jak w Niemczech będzie recesja, to cała Europa to odczuje. No, trochę niestety ma rację. A jak będzie w innych krajach recesja, a w Niemczech nie, to Niemcy będą wykupywać przedsiębiorstwa upadające w innych krajach. To słusznie Warsaw Enterprise Institute zwrócił uwagę, także to już pozory giną powoli tym wszystkim. Myślę, że już dawno zginęły. Zginęły. Od 24 lutego w zasadzie wszystko już jest na wierzchu. Ale wracając jeszcze na chwilę do Niemiec, bo to też jest ciekawe, bo nie oszukujmy się, że te ich zasoby finansowe, które mają i które mają odłożone, są w ogromnej większości skutkiem tego, że stali się hubem gazowym dla taniego gazu z Rosji. Dlatego Angela Merkel mówi, że sobie nie ma nic do zarzucenia. I mało tego, jeszcze chcieli stworzyć po prostu ten mechanizm, rozszerzyć na całą Europę. Stąd było blokowanie na przykład energetyki jądrowej. I w dalszym ciągu to się odbywa, pomimo tego wszystkiego. Dlatego, że jeżeli my mówimy o tym, że będziemy budować elektrownię jądrową, to Niemcy mówią, ale zaraz, gdzie? Nie wolno. Koło nas? Aniba. No nie. Prawda? Na szczęście oni nie mogą, ale... To tak do końca bym się nie zgodził. W dalszym ciągu jest to największa gospodarka. Trochę się posypała kwestia Włoch, prawda? Ich, że tak powiem, do tej pory spolegliwego milczenia. No tutaj pewnie nowa pani premier będzie trochę bardziej asertywna. Tym bardziej, że we Włoszech bardzo narzekają na właśnie dominację też Niemiec i tego, że ta gospodarka włoska... Wszystkie gospodarki straciły na wspólnej walucie i na dominacji Niemiec, dlatego pomysły wspólnej waluty, wejścia Polski do euro teraz to już są dla mnie zupełnie absurdalne. Pan Glapiński jest gwarantem, że nie. Opozycji przejdziemy, tylko chciałem jeszcze tylko zwrócić uwagę, tak, że to obserwujemy takie ciekawe rozwarstwienie w tej konstrukcji europejskiej. To znaczy z jednej strony jest dążenie do integracji politycznej, a z drugiej strony jest dezintegracja tych podstaw gospodarczych. No bo już właściwie jesteśmy... Nie. Jeżeli Niemcy zaczynają dotować swoją gospodarkę w sposób, że tak powiem, niekompatybilny z resztą gospodarek, to jedynym wyjściem jest teraz wprowadzenie ceł zaporowych na niemieckie produkty. To jest integracja. Cała idea europejska się idzie czochać. To oczywiście byłoby niemożliwe. Ja mogę parę rzeczy się trzy lata temu wydawało niemożliwe. Komentarza do kwestii politycznych powiedzieć jeszcze parę słów na temat mojej wizyty w Pradze w pierwszej połowie tego tygodnia z grupą polskich dziennikarzy, gdzie rozmawialiśmy między innymi z panem ministrem Mikulaszem Bekiem, ministrem do spraw europejskich czeskim, które to Czechy mają prezydencję, sprawują od 1 lipca. No i jednym z zagadnień są oczywiście rezultaty konferencji o przyszłości Europy, a wśród tych rezultatów kwestia rezygnacji z weta i przejście całkowicie na głosowanie kwalifikowaną większością. No i pan minister Beck, który to też trzeba pamiętać, że on jest z takiej partii samorządowców i tam no, ta koalicja też troszeczkę tak jak u nas mówi, różne akcenty są różnie rozkładane, więc Petr Fiala, premier, też troszkę inaczej rozkłada te akcenty, ale linia jest taka,
żeby spróbować coś z tym zrobić, bo tu cytuję pana ministra Beka, jak chcecie rozszerzenia, to trzeba zmienić sposób głosowania, bo już tego się utrzymać nie da przy rozszerzonej linii. Nie mówi tylko o Ukrainie, mówi na przykład też o Bałkanach w tym kontekście, ale zróbmy to tak, żeby no, był jakiś kompromis, zróbmy to tak, żeby nie otwierać traktatów i to raczej się nie skończy w czasie czeskiej prezydencji. Więc taki jest komunikat, jeżeli chodzi o linię w Unii. I chyba najważniejszą rzeczą z tego komunikatu jest to, że no, to jednak wchodzi na agendę. Ta propozycja Scholza, von der Leyen, wynikająca z tej dętej konferencji o przyszłości Europy, to wchodzi na agendę. Czechy się jako prezydencja muszą tym zająć i muszą to wsadzić, no bo nie mogą tego po prostu pominąć. Więc jak się skończy czeska prezydencja, zacznie się szwedzka prezydencja. I to jest też bardzo ciekawe, jak wtedy Szwedzi będą sobie radzić z tym w sumie, no, kukułczym jajem, bo to jest taki temat podrzucony, którym pewnie Czesi by się nie chcieli zajmować, ale no muszą, więc no w każdym razie coś z tym się będzie działo, z tą propozycją. No i tak, coś się z tym będzie działo i na tym utnijmy wątek europejski, bo jeszcze jednak spraw krajowych żeśmy do końca nie umówili. Ja wiem, że to jest różnica poziomów, bo jednak bez względu na to, czy rząd sobie radzi, czy rząd sobie nie radzi, to mówimy o sprawach poważnych, bo rząd się zajmuje sprawami poważnymi. Dobrze czy źle, ale się nimi zajmuje, bo musi, bo jest rządem. Natomiast opozycja nie musi, ma taki swój luksus, że może sobie sama wymyślać tematy. No i właśnie jednym z tematów okazało się no, pomysł Szymona Hołowni, żeby się odróżnić, czyli że euro. Albo rubel. Bo te wybory są o tym, znaczy, czy będziemy... Broń Boże, nie w tym sensie, że Szymon Hołownia akceptuje euro lub rubel. No bądźmy precyzyjni. Każdy rozsądny człowiek akceptuje euro. Albo rubel! Każdy rozsądny człowiek akceptuje euro w każdych ilościach, jeżeli ma taką możliwość. Ale z rublami bym się wstrzymał. Ale ja mam wrażenie, żeby nawiązać do tych spraw, że wszystkie rzeczy, o których dotąd mówiliśmy, to tak naprawdę toczą się nie pod kątem jakichś tam fachowych analiz. Oczywiście jacyś fachowcy coś tam przeliczają, są bardziej albo mniej fachowi, ale tak naprawdę mecz jest taki, że rząd stara się sprawić wrażenie na obywatelach, że coś robi, dba. Różnie. Czasami w jednym tygodniu wymyśla co innego, czasami potem co innego właśnie z tymi limitami, że tego węgla, że przez samorządy węgiel, że po 1000 złotych, potem ale... będzie, że do tego. Ale cały czas. Natomiast opozycja stara się wykazać, że rząd nic nie robi, a ona nie musi robić, nie może nawet, bo jest opozycją. Wiesz co, nie robiłbym takiego rozgraniczenia. Bo jeżeli tak dokładnie się przyjrzymy, na temat ceny węgla rząd też powiedział wszystko. Prawda? Myślisz, że już nic więcej nie. No. Ale moim zdaniem coś tam jeszcze się da. Ja jeszcze mogę sobie wyobrazić, że powstaje spot, na którym pan premier zasuwa osobiście staczką z węgla. Narodowy holding węglowy, który pozwólcie mi powiedzieć, bo mówisz, że opozycja może mówić, co chce. No w zasadzie rząd też może mówić, co chce. Węgiel 960, ile tam było? 996. 996. Przekonałeś potem mnie. 2000. Potem 3000. Potem... Ale to już był inny tydzień. Inflacja. No nie, ale teraz schodzimy poniżej 3000. No dobrze, to już... Żarty żartami, ale... Ile jest w tym PR-u i tak zwanej politycznej walki? To znaczy, ja stoję na stanowisku, że w tej chwili... oczywiście rząd sobie świetnie radził w PR-ze do tej pory. I dopóki nie było tego typu problemów naprawdę poważnych, jak w tej chwili się zaczęły, to ten PR wystarczał. Teraz muszą pójść działania jakieś konkretne i musi sobie rząd z tym poradzić, bo później będzie po prostu w roku wyborczym będzie źle. Koniec, kropka. To jest ewidentne i pewnie premier Kaczyński doszedł też do tego samego wniosku, stąd jakieś chyba szarpnięcie cugrami i tyle. Natomiast opozycja, ja powiem w ten sposób, patrząc na działania opozycji, ja mam wrażenie, że wszyscy oni oczekują, że stanie się to samo, co za WS-em. Czyli nagle służby zaczną ciec, nagle zacznie się, prawda, odżegnywanie się od PiS-u i tak dalej. Tymczasem mamy rok do wyborów i nic takiego się nie dzieje. Tak? Dlaczego się nic nie dzieje? Dlatego, że opozycja, znaczy to jest trochę taka samo spełniająca się w polityce przepowiednia, prawda? Mhm. Jak coś ma upaść, to w końcu upadnie, no i wszyscy patrzą, no to już upada, to uciekamy. Jak wszyscy wierzą, że upadnie, to zaczyna upadać, bo wszyscy uciekają, no tak. I teraz sytuację mamy taką. Przez poprzednie 8 lat, przypomnę,
rząd PiS-u upadał już, w styczniu 2016 roku, przepraszam, prawda? I w ten sposób ciągnęła opozycja przez te 8 lat. I teraz jest pewien paradoks. O tym paradoksie to za chwilę po przerwie.